Witam cię serdecznie, Marcin z tej strony. Kolejne zadania z cyklu darmowych korepetycji, tym razem odmietka, bo mnie tak nie wyszło zadania, bo darmowe korepetycje u mnie polegają na tym, że jeżeli masz zadania, które nie wiesz jak rozwiązać, wyślij mi je na maila matematyka@gmail.com, ja je rozwiążę, a rozwiązania wrzucam oczywiście na YouTube'a. Mietek wysłał mi dość dużo zadań, wysłał mi ich 8, bo takie tu są 4 i tu są, i poniżej też są 4, tu już się nie zmieściło. Ze stereometrii. Niektóre zdania mają 2 podpunkty, więc tych filmów na pewno z tej stereometrii będzie ponad 10. Więc trochę roboty jest, więc no, zabieram się za robotę. Może jeszcze powiem tylko, że poziom tych zadań jest coś między poziomem podstawowym, a może troszkę matematyką rozszerzoną, ale raczej jest to poziom podstawowy. Dobra, to nie przedłużając, zaczynamy. W zadaniu pierwszym w podpunkcie A mam tak. Na rysunku przedstawiono granic stosów prawidłowy. I ostosób prawidłowy będzie oczywiście w podpunkcie B. Pionowe odcinki na rysunkach ostosupów to wysokości, czyli te czerwone krechy to są wysokości. Oblicz długość odcinków x i y, no w tym przypadku mamy tylko x. Oczywiście pamiętajcie o tym, że ten rysunek wygląda zupełnie inaczej, jak go tu przerysowałem, żeby ładnie wszystko wyglądało. Dobrze, pierwszą informacją, żeby zacząć robić to zadanie, musimy mieć informację o czym? O tym, że ten graniostosób jest prawidłowy. Co to znaczy, że jest prawidłowy? Czyli ma figurę foremną. Co to jest figura foremna? Która ma wszystkie boki i kąty takie same. Więc skoro w podstawie jest jakiś czworokąt, no to czworokąt, który ma wszystkie boki równe, to jest oczywiście kwadrat, czyli tu jest 4, tu jest 4, tu jest 4, no i tu są oczywiście kąty proste wszędzie, tak, ale tego może już nie będę pisał, bo to chyba jest wiadomo, skoro to jest kwadrat. Pierwszą rzeczą, jaką będziemy musieli sobie policzyć, to jest oczywiście tutaj ta przekątna w tym kwadracie. Sorry. Najłatwiej to chyba zrobić ze wzoru, że d równa się a pierwiastków z 2, czyli d równa się nasze a, to jest oczywiście długość boku, a więc to będzie 4, no i pierwiastki z 2 zostaje. Oczywiście można to zrobić z twierdzenia Pitagorasa tutaj w tym trójkącie, czyli 4 do kwadratu plus 4 do kwadratu równa się d kwadrat, no ale chyba tak jest znacznie łatwiej, nie? I szybciej, tak mi się wydaje. Dobrze. Ponieważ tu jest piątka, to tu oczywiście również jest piątka, a ponieważ mamy wyliczyć odcinek x, to oczywiście stosujemy twierdzenie Pitagorasa właśnie tutaj w tym trójkącie. Czyli pierwsza przyprostokątna do kwadratu, a więc 5 do kwadratu plus druga przyprostokątna do kwadratu, a więc to nasze d kwadrat, czyli 4 pierwiastki z 2 do kwadratu. I tu jest bardzo ważny nawias, musi on być, bo jest i liczba, i pierwiastek, tak? Więc musi być ten nawias. Równa się przeciwprostokątna do kwadratu, czyli x kwadrat. Oczywiście kąt prosty jest tu, ja go może jeszcze narysuję, tak? Żebyście wiedzieli, czy to jest jedna przeciwprostokątna, to jest druga przeciwprostokątna, a x jest przeciwprostokątna. Dobra, a i teraz już może normalnym kolorem. 5 do kwadratu to jest 25, 4 do kwadratu to jest 16, pierwiastek 2 do kwadratu to jest 2, 16 razy 2 to jest 32, to jest równe x kwadrat. 25 plus 32 to jest 57. Odwrócę sobie to miejscami, tak, żeby x były po lewej stronie, czyli x kwadrat równa się 57. No i teraz sobie oczywiście spierwiastkuję, a więc x równa się pierwiastek z 57. I teraz pytanie, czy coś się z tym da jeszcze zrobić, tak? Coś wyciągnąć przed tym pierwiastek. No trzeba sobie oczywiście liczbę 57 rozpisać. 57 dzieli się przez 3. 57 przez 3 to jest 19, a 19 jest liczbą pierwszą i też się dzieli tylko przez 19, a więc ponieważ tu i zostaje 1, ponieważ tutaj nie ma dwóch takich samych liczb, to ten pierwiastek w zupełności w spokoju zostawiamy, tak? Może podam przykład, tak? Gdybyśmy na przykład mieli obliczyć pierwiastek z 12, ile to jest, to byśmy sobie rozpisali 12 i to by było tak. 12 parzysta liczba dzieli się przez 2, czyli 6. 6 przez 2 to jest 3, a 3 przez 3 to jest 1. I wtedy, ponieważ tu mamy dwie liczby, a pierwiastek jest oczywiście drugiego stopnia, to mamy dwa pierwiastki z 3. Ale my oczywiście tego nie mamy, tylko to nie ma dwóch liczb, a więc zostaje tak jak jest. Więc tak naprawdę albo dwa razy Pitagoras, albo jeden wzór tak na przekątną kwadratu i Pitagoras i zadanie jest zrobione, więc myślę, że tu nie powinno być problemów, ale jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście śmiało, standardowo napisz mi o tym w komentarzach. Wow. Pozdrawiam cię serdecznie i biorę się za drugi podpunkt. Cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.